w tym odcinku. Dziewczynki, poznajcie, to moja siostra, cioteczna Gertruda, taka daleka kuzynka. Amelka! Poczekaj. Co tam malujecie, dziewczyny? Ostatni raz widziałam was z kredkami z 3 lata temu. No ślicznie. Sprawdzamy sobie mleka, bo teraz to jest jakaś totalna masakra. Nic nam nie wychodzi, jakbyśmy już nie miały żadnego talentu. No właśnie, patrz, ja miałam narysować królika, a wyszła mi jakiś potwór. Nie, no bardzo ładnie, a ja miałam narysować dzbanek z kwiatami, a tutaj rękę sięgającą po te kwiaty. Ręka wyszła jak jakaś szczotka do odkurzenia, do zamiatania podłogi. Dzbanek wyszedł jak jakiś niebieski śmietnik, a kwiaty to nie wiem jak. No ale dziewczyny, jesteście dla siebie surowe, naprawdę prace są ładne. Ale mamo, ja wiem, że to jest do chwalenia, ale to po prostu jest śmietnik. Nie wiem. Tego się nie da po prostu. Wcześniej ładnie rysowałyśmy, a teraz pracę na poziomie przedszkolaczka. Byłam dzieci. Co, Hesperku? Smurfy chcesz obejrzeć? To poczekaj. Zobaczę, kiedy jest twój ulubiony serial. Już. Serial animowany Smurfy. Możecie oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 7:35 w paśmie Puls Kids na kanale Puls 2. To oglądamy, co? Możemy teraz. No to super. Chodźcie, dziewczyny, obejrzymy. Chodź. Nie odpowiadasz na wołanie? Nie słyszałam. Tak, oczywiście. Kacperku, podoba ci się ten odcinek Smurfów? Tak. No, a kogo lubisz tam w Smurfach? Pan. Pan? A pan to jest Gargamel, nie boisz się go? Tak. Troszkę? No. Mamo, bo my czujemy, jakby ktoś ze wszystko wysrał. Humor. Energię. I nasze wszystkie talenty. No co wy, dziewczyny, może lody poprawią wam humor, może zjecie lody? Nie mamy nawet ochoty na lody. No nie, to niemożliwe. No co wy? A skąd to się mogło wziąć? Jak to się stało? Może chore jesteście? Może za dużo lodów jadłyście? Nie. To na pewno przez tą ciocię. I widziałam, jak ona schani to wszystko. No, dziewczyny, może na Gargamela się zapatrzyłyście i dlatego tak mówicie, chodź. Ale ona się nazywa Gertruda i wygląda nawet jak Gargamel. Zobacz. Na pewno jest jej wina. Dziewczyny, no przestańcie. Nie wiem, dlaczego się cioci czepiacie. Co wam się w niej nie podoba? Ale mamo, ona wyglądała jak wiedźma. Jak stara wiedźma. Dziewczynki, poznajcie, to moja siostra, cioteczna Gertruda, taka daleka kuzynka. Oj, tak dawno żeśmy się nie widziały. Chyba ostatnio to miałyśmy tyle lat. Co wy teraz? Miło was poznać, dziewczynki. Dziewczyny, nie przesadzajcie. Ciocia była dla was bardzo miła. Wy wszędzie widzicie Gargamela. To była ciocia Gertruda, nie Gargamella. To jest takie imię Gargamella? A pamiętasz to, jak się wybrałyśmy na rowery? Ale było śmiesznie. To prawda. Tak, pamiętasz? I wtedy ja się przewróciłam i ty się przewróciłaś. Co się działo? Jak żeśmy brudne do domu wróciły, nikt się nie mógł nadziwić i zrozumieć, co się w ogóle takiego stało. Ach, to wspomnienia świetne, świetne. No tak, w sumie to byłam w wieku Ani. No takie dobre oceny miały na koniec roku, takie są zdolne, rysują, gotują, śpiewają, tańczą, a jak jeżdżą na rowerze, no fantastycznie, mówię ci. Zdolny powiedziałaś, a dużo talentu dziewczynki mają. No, ich humor widzę dopisuje, bo wakacje są, co?
bardzo późno się zrobiło, to wy dziewczynki idźcie już spać, a my sobie tu jeszcze z ciocią porozmawiamy. No, sio, 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 dobrych snów, papa. Dobrze, mamo. A gdzie jest toaleta? A wiesz co, toaleta jest prosto i tu zaraz to ja w prawo zaraz i tam przyjdę. Światło się na dole zapala. Mamo, i wtedy poszłyśmy spać, tak jak nam kazałaś. No i mi się przypomniało, że zapomniałam ładowarki do telefonu od Hani. Więc poszłam do Hani na górę i zobaczyłam, że ta ciocia coś dziwnego robi z Hanią. Hania miała taką dziwną minę. No i wtedy ja uciekłam i wtedy ona mi to zrobiła. Ta ciocia jest jakąś wiedźmą. Amelka, poczekaj. Waszym wyjazdem? Jakim wyjazdem? Dziewczyny, a wy znowu gracie na telefonach? No miałyście się spakować i posprzątać w pokoju. No co to jest? Ale mamo, po co sprzątać, gdy przecież nas tam nie będzie w pokoju. No właśnie, nie trzeba sprzątać, bo nie będziemy z niego korzystać przez 2 tygodnie. Dziewczyny, macie posprzątać, nie ma dyskusji. Ale mamo, my nie wiemy jak się spakować. No, i co mamy zabrać? Pomożesz nam? Dziewczyny, no co wy, małymi dzidziami jesteście? Macie listę, co trzeba spakować? Zapraszam do pokoju i każda wkłada sobie rzeczy do walizki zgodnie z listą. Nie ma dyskusji, raz, dwa. Chodźcie. Wiesz co? Ja już nie mam ochoty wyjeżdżać. Wolę tu zostać i grać na telefonie. Dziewczyny, ja wiem. Jestem pewna, że perspektywa sprzątania pokoju i pakowania zepsuła wam humor i spadła wam energia. Więc jak skończymy oglądać ulubiony serial Kacperka, zostawiacie tutaj telefony i zabieracie się za porządki. Zobaczycie, wszystko się uda, w ogóle nie dyskutujcie. Pójdzie raz, dwa i zaraz energia wróci. Nie, Kacperku? Dziewczyny, myślę sobie, że tak, że to, że nie macie siły, jesteście takie osłabione, jest spowodowane tym, że jesteście non-stop z telefonem. Non stop się patrzycie w ten ekran. No ile można po prostu... Ale mamo, że ci mówiliśmy, że to wszystko jest spowodowane tą ciocią. Ona z nas wysyła energię. To była jakaś wiedźma. Cześć Gertruda, już dotarłaś do domu? Jak to będziesz dopiero jutro? Jak to jeszcze nie wyjechałaś? To kto u nas był? Mówiłyśmy ci, mamo, że ona jest jakaś dziwna. No właśnie, to była jakaś wiedźma. Gdzie Jerzyk? Gdzie Jerzyk? Tu. Tu jest Jerzyk? Na potasz, cześć!
Możemy lody? No pewnie. Kacper, siostry wróciły. Ich energia. Brawo. Dzięki Kacperku. O nie, całusy są. O nie. A mogę podwójną porcję? Możesz, kochanie, możesz.